Cześć, jesteśmy Monika i Paweł. Od roku podróżujemy własnoręcznie zbudowanym kamperem Ciapkiem. Obecnie odkrywamy dzikie zakątki gorącej Hiszpanii. Jeśli chcesz towarzyszyć nam w podróży, subskrybuj nasz kanał. Cześć, witam Was bardzo serdecznie w ten piękny poranek i zapowiada się bardzo gorący odcinek, bo u nas temperatury dochodzą już do 35 stopni. Jesteśmy w takim gaju oliwnym, tak my sobie to nazwaliśmy, bo rosną tutaj drzewka, które dają nam odrobinę cienia i szczerze mówiąc jest to jedyne miejsce, jakie znaleźliśmy tutaj w okolicy właśnie z odrobiną cienia. Hejka! Słuchajcie, no dlatego tu spędziliśmy w sumie dwie noce, prawie trzy dni, bo musieliśmy się zaklimatyzować. Dzisiaj będzie odcinek petarda. Jedziemy na pustynię. I będzie jeszcze goręcej. A w nocy zimniej. Jest to jedyna pustynia w Europie. Tak tylko na marginesie. Dobra. To co teraz? Musimy zrobić serwis. Mamy tu koło miasteczka serwis, także posprzątamy. Ogarniamy wana. Tak, musimy uzupełnić wodę, bo się spłukaliśmy. Nie żałowaliśmy sobie w te gorące dni, ale wiedzieliśmy, że serwis jest blisko, także dlatego. Tak, trochę musieliśmy się chłodzić. A w ogóle jesteśmy koło miasteczka, jak się nazywa? Kaniahar. Miasteczko takie bardzo, bardzo strome, ulice główne. Górzyste, tak? Bo taki tu jest teren górzysty. Tak. Jesteśmy już niedaleko pasma Sierra Nevada. Bardzo fajnie, już się zaczyna fajny klimat. Dobra, działamy, póki jeszcze nie jest tak gorąco. Tak. Wczoraj to tu tarp miałem rozłożony w ogóle między tymi drzewami i tu leżeliśmy jak foczki. Wkładamy wszystko do zlewu, bo i tak na serwisie zrobimy szybkie zmywanie. Także już nie będę się tym martwił, żeby tutaj zmywać. No nawet nie masz w czym, bo już nie mamy ani kropli wody. No właśnie, no druga sprawa. Pierwszy raz nam się zdarzyło, że w ogóle się spłukaliśmy do zera. Muszę pompy wyłączać, bo zasysa już powietrze i cały czas chodził. No i dojeżdżamy na miejsce serwisowe. Serwis znajduje się, tak jak już Wam mówiłem, w samym miasteczku przy straży pożarnej. Straż pożarna po hiszpańsku bombero. W ogóle jest tutaj miejsce na sześć kamperów, także można tutaj sobie przenocować, ale... Ale tu jest patelnia i nie ma cienia. Tu jest taka patelnia, że... Dobra, słuchajcie, serwis mamy zrobiony, ale jest masakra po prostu. Ja przed chwilką miałem całkowicie mokrą głowę przed wejściem do kabiny. Ujechałem dosłownie 20 metrów, się prawie sucho robi. No rzeczywiście, masz już suchą. Normalnie jest rzeźnia, musimy to jakoś zacząć inaczej trochę planować. Chyba raniej musimy zacząć wstawać, bo była godzina 10 i naprawdę jest bardzo gorąco. Ale musimy się przyzwyczajać, bo jedziemy teraz gdzie? Na dziki zachód. Na pustynię. I tam dopiero będzie jazda, także zostańcie z nami, lecimy, chodźcie. Cześć, witam Was na dzikim zachodzie. Po prostu jest masakra. Mijają nas tu, słuchajcie, jacyś farmerzy z koltami przy bokach. Sami nie wiemy do końca, co się tutaj dzieje, ale jest cudownie. A tak na poważnie, jesteśmy na pustyni Tavernas, gdzie znajduje się autentyczny plan filmowy, na którym były kręcone w latach 60. i 70. westerny. Przez ten plan filmowy przewinęło się mnóstwo znanych aktorów, jak Clint Eastwood, Sean Connery, Bridget Bardot, Anthony Quinn. I nakręcono tutaj około 500 westernów. Także te 20 lata to był złoty wiek tego miasteczka. Pustynia Tavernas to są przepiękne, enigmatyczne krajobrazy, które były tłem dla wielu filmów, takich jak Kleopatra,
Dobry, zły i brzydki, Indiana Jones, ostatnia krucjata. Tak, śmierć miała swoją własną cenę. No jest tu niesamowity klimat. Głównie nakręcono tutaj takie, no to się nazywa spaghetti westerns, także wiele produkcji zostało szybko zapomnianych, no ale te, które wymieniliśmy, to są takie najbardziej znane. Miasto to cały czas zostało tak, jak je zbudowano i tworzy tutaj niesamowitą atmosferę. Ja po prostu jestem niesamowicie szczęśliwy, tak, bo przypominałem się lata dzieciństwa, jak siedziałem przed telewizorem i oglądałem westerny, potem gdzieś latałem po lesie z rewolwerem, a teraz jestem tu, gdzie były strzelaniny, morderstwa i inne straszne rzeczy. Uważaj, i teraz po nim sobie pochodzimy. Zaraz szeryf cię aresztuje. No i zanim zabalujemy w salonie, to najpierw musimy iść do banku po jakiś cash. Albo po parę sztabek złota. O, lo siento. O nie, zamknięty. Bank zamknięty. Ale ślipa, no to nie poszalejemy. Tam jest safe. Myślisz, że go obrobimy? Ale wiesz, że jak go obrobimy, to wiesz, gdzie skończymy? U szeryfa. Mhm. Za piecem. Nie chcę, żeś narozrabiała. Obrabianie banku nie było dobrym pomysłem. Koniec wycieczki. No idę pogadam trochę z szeryfem, zobaczyć, co się da zrobić. Adwokata. Ale w sumie ci powiem, że... Zobacz, jaką masz tą ładną pryczę, tam masz fotel bujany, jak hotel pięciogwiazdkowy. No, w sumie tak. Halo, dzień dobry, jest tu kto? Halo, chciałem wpłacić kaucję za moją żonę. Ja wiem, że narozrabiała, ale ona dobra kobieta jest. Ja nie wiem, jak mi się za to odwdzięczysz. Jestem wolna! Freedom! No i nie mogę w to uwierzyć, jesteśmy w salonie. Także zaraz jakąś whisky na dole sobie zamówię. No i mamy tutaj pokoiki do wynajęcia, jakby ktoś chciał. Czadowo jest, słuchajcie. Klimacik po prostu ruszony. Słuchajcie, po wizycie na imprezie w salonie jest tam klimatyzowane to pomieszczenie i wyszliśmy teraz, jest normalnie rzeźnia. Jest po prostu patelnia do paeli. No dokładnie, nie wiem ile jest stopni na dworzu, ale jest chyba z 80. Jak już sobie tak siedzimy na pogaduchach, no to powiemy wam, jaka jest cena. I tak, my zapłaciliśmy 38 euro od osoby. Normalna cena od osoby dorosłej to jest 23,50. Tak. A z obiadem, zresztą bardzo dobrym. Oj tak, duży bufet, duży wybór naprawdę i paeje, i owoce i morza. I przystawki, i danie i desery. Główne, i desery do wyboru. I browarek w cenie. Myślę, że za 14,50 no, obiad to jest... To jest spoko. Tu jeszcze aquapark, są baseny, mhm. Jest zoo, jeszcze tam w ogóle nie byliśmy, bo... Bo my, próbujemy tak chłonąć klimat dzikiego zachodu. Siedzimy sobie tutaj na ławeczkach przed każdym budynkiem. Mi już piach zgrzyta w zębach, także jestem już prawdziwym kowbojem. Troszeczkę nie miałem co na siebie założyć, żeby wyglądać jak kowboj, no ale cóż. Za gorąco jest. Za gorąco.
No i czekamy teraz na fajny show, pojedynki. Może to będzie pojedynek. I jakieś inne takie rzeczy w wykonaniu będzie aktorów tutaj. Będzie? Nie wiem, tak myślę. Okej. Okay. No i opuszczamy już Dziki Zachód, słuchajcie. Jest prawie 19, ale ciągle ponad 30 stopni. No, jest szok normalny. Idziemy teraz zobaczyć do wana, jak działa nasza izolacja, bo chyba stał w największym skwarze. No nie było innego miejsca, no pustynia. Pustynia. Nie było cienia, więc no, mamy nadzieję, że nie spłonął i się nie roztopił. Także idziemy zobaczyć, no. O, ciekawe, ile jest w środku, na przykład w kabinie. Ze 120. Gorący? Gorący. Jaka gorąca. No i? Da się jest żyć? Ciepło. Jest ciepło. No. Jest ciepło, ale mamy wszystko pozamykane oprócz wentylatora, więc jak pewnie otworzymy, trochę się przewietrzy. No wietrzymy, okay. Wietrzymy. Ale nie jest tak bardzo. Nie ma źle. Tragedii, myślałem, że jest gorzej. No, ja myślałem, że się wejdzie i trzeba będzie wyjść, bo jak będzie jak w piekarniku. Ciekawe, ile jest w kabinie, bo tu nie mamy termometra nawet, ale... Normalnie jak na pustyni w kabinie. Dobra, jedziemy stąd. No jedziemy. No i szukamy noclegu na pustyni. Znaleźliśmy tutaj taką małą oazę z tyłu. Paweł właśnie poszedł tam obczaić, czy będzie tam można wjechać vanem i stanąć. Także zobaczymy. Ale jest tak gorąco, słuchajcie. Mimo tego wiatru po prostu nie można już wytrzymać. Da radę przejechać. Paweł. Spoko. Ale kurna, tu jest czad. Gorąco? Jak na pustyni w Teksasie. Ale damy radę. I co, można tam wjechać? Można, no. To wjeżdżamy w takim razie. To wjeżdżamy. A będzie trochę cienia? Coś znajdziemy, no. Jakieś tam drzewa są. Teren półpustynny, ale jest okej. Okay. No, wydaje mi się, że to by było fajnie. Byśmy sobie tutaj stanęli w tym cieniu, no bo tutaj, zobacz Monia, tu nie wiadę. Nie, no tam są kamienie. Tam są kamienie, jak nie wiem co. No, no nie, nie, no nawet nie ma szans, no ale tu ale mógłbym wjechać. Tak. I tam wiadę chyba tyłem. Tak. Takie mamy często rozkminki, bo ja się zastanawiam, po której stronie mamy drzwi z van. Okej. Okay. To jedziemy. To jeszcze tylko tyłowanie. Tak to jest, na wyrtypach. No i jak Monia, suma summarum, miejscówka w sumie fajna wyszła, nie? Bardzo fajna, no. Oprócz tego, że nam z szafek wszystko powypadało jak zwykle. Jak zjeżdżaliśmy tutaj, bo było dużo dołków. Ale co, już jak Hiszpanie, godzina 20, a my pijemy kawkę. A co? No. Trzeba się odświeżyć trochę. Tak, ale bo na wieczorem łóżku dopiero... też jest fajnym bandżaj. Z szafy coś powypadało. No tak, no. Zapomnieliśmy zamknąć, jak... No. Się przebieraliśmy do parku. Ale ogólnie fajna miejscóweczka jest. Super.
jest trochę cienia i są drzewa. No, w szoku jestem. No te wszystkie z takim super widokiem, to są właśnie na takim odsłoniętym klifie, a po prostu słońce tak piecze, że uciekliśmy wystarczająco widoków. No ale co, mamy to zły widok? Nie, no super, mamy widok, pięknie. W dzisiejszym dniu po prostu posiedzieć sobie, posłuchać tego szumu drzew, to jest coś wspaniałego. No ja też się strasznie stęskniłem za szumem drzew i w ogóle za drzewami. Cały czas tutaj są takie duże ekspozycje. Nawet wiaterek już na mnie przeszkadza, bo nas fajnie chłodzi, ale pomyślałem sobie, że zaraz sobie rozłożę między tymi drzewami hamak i będę mógł się fajnie zrelaksować. Już wiem mniej więcej, gdzie słońce będzie zachodzić, także może w hamaczku sobie go obejrzymy. Rozstawiamy obóz w tym pięknym miejscu. Paweł rozwiesza hamak. Ale tu jest pięknie. Wcale nie jest wykluczone, że ja tu będę dzisiaj spał. Mam tu piękny widok na zachodzące słońce. Po prostu relaksujące. Tak cudownie tu jest. No to już masz pospane. Ja już się stąd nie ruszam. Boże, jak tu jest cudownie. No właśnie, i tak nam minął dzisiejszy dzień, pełen wrażeń na dzikim zachodzie. No i czeka nas cudowna noc na półpustynnym obszarze, chociaż powiem szczerze, że myślałem, że jest bardziej szaro. Jest bardzo zielono, no bo tak jak już wspominaliśmy, wiosna była dosyć deszczowa w tym roku. I przypuszczam, że no dlatego jest tak zielono. Na pewno w sezonie, w lato, lipiec, sierpień na pewno jest bardziej sucho. A w ogóle zanim tutaj przyjechaliśmy, to byliśmy prawie 4 dni w Almerii. Tak, dotarliśmy. Dotarliśmy w końcu, słuchajcie. Zapomnieliśmy wam powiedzieć dzisiaj z rańca. Tak, dotarliśmy do Almerii i... Bardzo nas miło zaskoczyła. Tak, bardzo super nas miło zaskoczyła. Najpiękniejsze ścieżki rowerowe, jakie kiedykolwiek widziałem w hiszpańskim mieście. Przemierzyliśmy Almerię na rowerach po prostu wszerz i wzdłuż z różnymi przygodami. Dla mnie właśnie Almeria to nie jest taki, nie czuć tego wielkiego, wielkomiejskiego klimatu, tylko bardziej taka duża wieś po prostu, bo te obrzeża, to stare miasto, szczególnie to miejsce, w które my trafiliśmy, to po prostu bardziej przypominało nam hiszpańskie wioski niż... Pueblo takie. Takie pueblo, dokładnie. Tak, wielkie, no i mój pueblo. Skrót był też fajny, nie? Tak, Paweł wymyślił taki skrót, że po prostu przejechaliśmy przez takie... No taka była szebrana okolica i dziwnie się tam poczuliśmy w pewnym momencie, bo troszeczkę się tam zgubiliśmy. Tak. Ale dzięki temu odkryliśmy takie naprawdę zaplecze Almerii. Chłonęliśmy zapach prania, bo wszyscy gotowania tam prali. I innych jeszcze rzeczy. Tak, atak psa. Atak psa był po prostu bezbłędny na Monikę, no ale to jest właśnie to. Wycieczka rowerowa w mieście jest po prostu super, bo w krótkim czasie można sobie naprawdę objechać kawał terenu. W ogóle w tej Almerii to jeszcze się zasiedzieliśmy z jednego powodu, bo spotkaliśmy tam wspaniałą parę, Klaudię i Marcina. Vanlife koło domku, możecie zajrzeć na ich kanał. My poznaliśmy ich na targach w Poznaniu. Przyszli się inspirować, oglądali różne wany, które były na targach. Tak, no i to było tak bardzo fajne. Zbudowali swojego vana i są już w podróży, także... Tak, możecie zobaczyć, jak ich Fiat Ducato wygląda w środku. Mają Ventura na swoim kanale. Także no w ogóle wspaniali ludzie, super, spędziliśmy z nimi i dzień, i wieczór, i nie mogliśmy się rozstać na drugi dzień, super było. Pozdrawiamy, jak nas oglądacie. No, pozdrawiamy. No, także na dzisiaj to tyle. Jeżeli ktoś nie subskrybuje naszego kanału, to zapraszamy do subskrypcji. A my widzimy się za tydzień. Zostawcie jakiś komentarz, jakiegoś lajka. Jeżeli macie jakieś pytania odnośnie tego miejsca, w którym dzisiaj byliśmy i w ogóle, jak macie jakieś pytania, to walcie śmiało. I do zobaczenia za tydzień. Do zobaczenia, hej. Trzymajcie się, pozdrawiam was gorąco, hej. Gorąco.